dumneavoastră, dar vreau să citesc de să nu vrem niciun regol. Mirul și gântorii să ne voastră și miniștri, ca cum zău, nu mai văd în care nu și nu știu, psihomaschii și necergerici. De stă proiect prezent, dar nu mă fișă și necergerici. Ce vreau, doamne, duge citanie, exposit la unie comisiei, ce și gărcioși, drag, poprave, ca ne autopoprave. Și că este să avea să zavrași glos, ne vizia sfieța în obișe, duge citanie, vor să vene. Ты же еще ничем брат, и кому еще все еще? Нет. Прошу, но я думаю, на это уж. Есть, хорошо. То есть, акта встречи, кто еще вчера, и кто же еще голосует. Замыкаем, мне прошу, вынек. Старейший осуд забрак, что чинит брак, что не отсечет. Я знаю, когда же я отпускал. Kolejna sprawa. Wyrażenie zgody na sprzedaż do zaczekarstwa stanowi ograniczonego niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy miejskiej Kraków, położonej w Krakowie przy ulicy Kosociskiej. Dzisiaj odbywamy drugie czytanie. Mamy pozytywną opinię Komisji Przedsiębiorczości i brak poprawek i autopoprawek. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę, stwierdzam odbycie drugiego czytania. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wynik. Głosowaliśmy 40 za, brak przeciwnych, tak wstrzymujących się. Rada przyjęła tę uchwałę. Zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie wyrażenie zgody na sprzedaż ustnego nieograniczonego lokalu o innym przeznaczeniu niż mieszkalny, lokalu użytkowego stanowiącego własność gminy miejskiej Kraków, położonego przy ulicy Chopina nr 29, wraz z zadaniem użytkowania wieczyste do dnia 11 lipca 2101 roku, proszę Państwa, udziału wynoszącego 76 tysięcy części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek. Projekt prezydenta nr 1081. Dzisiaj odbywamy drugie czytanie. Komisja Mienia i Przedsiębiorczości wydała pozytywną opinię. Nie ma żadnych poprawek, jak ją to poprawić. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam odbycie drugiego czytania. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czy ktoś jeszcze głosuje? Jeszcze głosuje? Nie widzę. Zamykamy. Proszę wyjść. 36 głosów za, brak przeciwnych, brak wstrzymujących się. Stwierdzam, że rada przyjęła uchwałę. Zmiana uchwały Rady Miasta z 11 maja w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Wrocławiu.